poruszałem się trochę po skateparku, on jest dość wymagający, jeśli chodzi o taką jazdę dla początkujących. Ale myślę, że sobie poradzicie. No i co? Chcecie jeszcze chwilę rozjazdu sami, czy zaczynamy już zajęcia? Zaczynamy! Dokładnie. Przednia nóżka. Nią wybijamy tail whipa. Paluchy od tej nogi troszkę wystają poza podest, tak żeby mógł się zahaczyć, nie? Żeby stopa mogła się zahaczyć o krawędź. Druga nóżka spokojnie z tyłu, nią będziemy łapać, ale to zaraz. Wcześniej, czyli rzut deskorolki pod nogi, żeby utrzymać równowagę, tak jak to robi każdy skater na początku jazdy, tak? Plus to, co uczyliśmy się wcześniej, czyli manewrować. Czyli rzucamy sobie deskorolkę pod nogi, żeby utrzymać równowagę i próbujemy się odpychać już, tak? Jedziemy. Teraz tak, jadąc w tamtą stronę, mam nogę prawą do góry. Jadąc z powrotem, mam nogę lewą. Rozpędzam się i staram się jak najdłużej utrzymać równowagę na lewej nodze. Skupcie się na tym, żeby mocno się odchylić do przodu na tym lądowaniu. Bo lądujecie strasznie na tylne koło. Dobra? Lądujemy na dwa kółka naraz. Był. No, czyli kto wie, co to jest za tym ziemi? Nie wiem, jak on się nazywa. Nie ma nazwy. To macie rację. Nie ma tutaj filozofii. Dawaj węgla więcej! Musisz leciutko, tak samo jak robiliśmy tam, ćwiczyliśmy tu, w górę musisz leciutko podnieść. Kupnij nogi. Masz? Widzisz? No! No, dzień dobry ogólnie. Jestem, był tutaj na mnie Krzysiu i to ja. Jedziemy sobie teraz do naszej ekipy. I tutaj jest Paweł, aka MQZ. Pozdrawiam. Tutaj jest Mark, aka Albatros. Dawaj. Tutaj jest. Dawaj. Tutaj jest Krzak. Siema. I to ty masz na imię Kuba. To jeszcze raz pozdrawiam. Tu jest Kalina. I to jest Win. Super. Ksawier. Tu jest Goblin, Ksawier. Jeszcze moment, chwila. Tu jest Żółwik, Julia. I panie Mikołaju! Że pan umie super triki na deskorolce, takie mega. Ale ja bym tak nigdy nie zrobiła. I w ogóle niektórzy też takie robią. Super jest! Super jest! No fajnie! Bardzo fajnie jest! Jest dużo przygód. Polecam bardzo! Ale się długo chodzi! Ale się długo chodzi! Można wejść na stronę internetową.
Było bardzo oglądajcie fajnie, a najlepszy był zamek i trzaskanie do drzwi. To było straszne. Było mega straszne. Ale warto. Jeszcze jak ktoś strasznie, ale warto. No. Dobra, nie zdradzajmy wszystkich atrakcji. Chodźcie na dyskotekę dzisiaj. Ja? Najpierw zawody hobby horse'owe. Ale kto się ubrał na dyskotekę? Thank you.